Kiedy miałam 13 lat, leżałam w szpitalu w Bytomiu po pierwszej operacji kręgosłupa. Dostałam wtedy od jednego z lekarzy książkę Obrazy nieba. Przeczytałam tę książkę i postanowiłam być astronomem. I właściwie mogę powiedzieć, że byłam bardzo konsekwentna. Dlatego, że po skończeniu liceum zdawałam na Wydział Astronomii w Toruniu, skończyłam te studia, dostałam pracę w pracowni astrofizyki PAN-u i pamiętam ten moment, to był 80. rok, kiedy pomyślałam sobie, no, moje życie jest już urządzone. Pracuję naukowo, doktorat, no, może potem jeszcze jakieś osiągnięcia, odkrywanie wszechświata i robienie czegoś, o czym marzyłam przez całe życie. No ale życie stawia przed nami wyzwania i czasami podjęcie takiego wyzwania, wydawałoby się chwilowe, może całkowicie odmienić życie. Z powodu niepełnosprawności i konieczności leczenia poza Polską trafiłam do Lyonu, do takiego szpitala specjalistycznego, który operował kręgosłupy. I tam poprzez różne kontakty poznałam Alana Michela, który założył organizację Equilibre, która powstała po to, żeby pomagać Polsce po stanie wojennym. Później rozpoczęli pomoc w Armenii, w Bośni. Kiedy wróciłam ze szpitala, to był 85 rok, zostałam wolontariuszką Equilibre i w Toruniu przyjmowałam zarówno transporty, które przyjeżdżały z odżywkami, z lekami, z pomocą dla szpitali, ponieważ to była taka wyspecjalizowana pomoc, oraz przyjmowałam grupy lekarzy i pielęgniarek, którzy mieszkali w rodzinach pielęgniarskich lub lekarskich w Toruniu i mieli dzięki temu okazję zapoznać się zarówno z sytuacją w służbie zdrowia w tym czasie, jak również byli świadkami tej pomocy, która przyjeżdżała do Torunia i świadczyli potem o tym we Francji, pomagając w ten sposób Equilibre zdobywać nowe fundusze i organizować nową pomoc. I tak było do 92 roku. Jeszcze pomiędzy były wolne wybory, 89 rok i stworzenie Polskiej Fundacji Equilibre, której głównym celem było tworzenie ruchu pozarządowego w Polsce. To była zupełnie nowa rzecz, takie instytucje jak PCK to były właściwie instytucje martwe. A chodziło o takie działania, które pochodzą od ludzi. I w 92 roku, będąc we Francji, już na wakacjach, usłyszałam apel Fundacji Equilibre, francuskiej fundacji, która ogłosiła taki projekt przyjęcia do rodzin francuskich 1000 dzieci z obozów w Bośni razem z opiekunkami. Zgłosiłam się wtedy do Equilibre, żeby pomóc im. Byłam ciekawa, jak organizuje się taką akcję. Usiadłam przy telefonie, odbierałam telefony od różnych ludzi, którzy zgłaszali chęć udziału w akcji. Musiałam zebrać wszystkie informacje o rodzinie. No a potem postępowały przygotowania. Między innymi był przygotowywany konwój z żywnością, który miał wyżywić dzieci, które wieźliśmy później z Sarajewa do Splitu, promem do Ancony i z Ancony autokarami już do Francji. Kiedy wszystko było gotowe, uklękłam przed Alanem w duchu, bo nie potrafię uklęknąć. Mówię, Alan, błagam cię, zabierz mnie ze sobą. Chciałam pojechać do Sarajewa, chciałam zobaczyć, jak wygląda organizowanie pomocy tam, ale też chciałam wziąć po prostu w tym udział. Może trochę z ciekawości. Pojechałam, Alan się zgodził.
Przekonało go to, że znając rosyjski i polski, po bośniacku na pewno się dogadam. To był bardzo ważny moment w moim życiu, bo on właściwie zadecydował o tym, kim jestem dzisiaj i co dzisiaj robię. Będąc w Sarajewie, zobaczyłam ludzi umieszczonych w różnego rodzaju obiektach, które ocalały. To były jakieś biura, ruiny szkół, piwnice. To były takie tymczasowe obozy dla uchodźców. Głównie to były kobiety i dzieci, ludzie starzy. Ludzie, którzy stracili wszystko, nie wiedzieli, co będzie dalej i byli całkowicie zdani na pomoc z zewnątrz. Pomyślałam sobie wtedy, że będąc tam z kolegami, którzy nieśli pomoc mojemu krajowi, też powinnam coś zrobić. Powiedziałam moim kolegom, że chcę wysłać konwój do Sarajewa, jak wrócę do Polski. Trochę się dziwili, bo przecież to jest ogromne przedsięwzięcie, ale ja byłam zdeterminowana, znaczy nie wyobrażałam sobie, że wrócę do mojej pracy astronoma i co, zapomnę o tym, czego doświadczyłam, nic nie zrobię. No to były takie czasy, że nie można było nic zrobić. Wróciłam do Polski i trochę nie wiedziałam, od czego zacząć. Postanowiłam skontaktować się z Kostkiem Gebertem, który jeździł z panem Mazowieckim do Sarajewa. On odesłał mnie do Tomka Kowalczewskiego, reportera Trójki, który też jeździł do Bośni. Miałam umówić się na audycję z Tomkiem Kowalczewskim w Radiowej Trójce, a Tomek, zobaczywszy mnie, po prostu wciągnął mnie od razu na antenę, bo miał akurat wolny czas. Opowiadam o tym tak szczegółowo, dlatego że dzisiaj, kiedy młodzi ludzie pytają mnie, jak coś rozpocząć, tak? Jak zacząć takie działania, jak działania Polskiej Akcji Humanitarnej, która pomaga setkom tysięcy ludzi na całym świecie. To ja dzisiaj wiem, że nie można myśleć od razu w takiej skali. Gdybym ja wtedy myślała, że chcę pomagać w ponad 40 krajach ofiarom wojen, kataklizmów, długotrwałego ubóstwa, to nie zdołałabym tego zrobić. Trzeba zrobić pierwszy krok. I ten konwój do Sarajewa był takim krokiem, ale to, co mi niezwykle pomogło, to ta audycja w Trójce, która dotarła do setek tysięcy ludzi, którzy okazali się być gotowi do niesienia pomocy. W Polsce, myślę, było bardzo wiele ludzi, którzy chcieli pomóc, tylko nie wiedzieli jak. Nie wiem, mieli 10, 100 zł, no ale z tym się nic nie zrobi. Potrzeba było kogoś, kto powie, ja to zrobię. Tym decydującym momentem była chwila, kiedy tutaj w Krakowie, w moim małym Renault Clio, siedząc, jak się odwróciłam, to zobaczyłam za sobą 12 ciężarówek i autokar z dziennikarzami. Ruszaliśmy do Sarajewa. Jeszcze wtedy uważałam, że to jest jednorazowa akcja. No ale kiedy dotarliśmy do Sarajewa, kiedy widzieliśmy też, jak nasza pomoc była przyjęta z entuzjazmem, i kiedy pytali mnie, Janka, wrócisz? No powiedziałam, wrócę. Wróciłam do Polski, już były przygotowane kolejne ciężarówki. No i tak to poszło dalej. Gdybym nie spotkała Alana Michela, gdybym nie poznała francuskiej organizacji Equilibre, ich metod działania, poprzez kontakty z prasą, poprzez różnego rodzaju akcje skierowane do społeczeństwa francuskiego, więc miałam te wzorce. Nie wiem, czy potrafiłabym organizować pomoc aż na taką skalę. Więc było to spotkanie, które zmieniło moje życie. Myślę, że też zmieniło życie Alana. I zmieniło życie na pewno bardzo wielu ludzi, którzy od 25 lat wspierają nasze działania i którzy pracują w pachu i robią to, z czego z jednej strony jesteśmy dumni, ale to, z czego najbardziej korzystają nasi beneficjenci.
Teraz przy okazji 25-lecia podliczaliśmy na przykład pomoc w Sudanie Południowym, gdzie powstało ponad 700 studni, to jest 1 300 000 osób, które mają stały dostęp do wody. I to jest efekt takiego działania. Ale wtedy wysyłając pierwszy konwój do Sarajewa, w ogóle nie planowałam, że powstanie polska akcja humanitarna. I to doświadczenie pozwala mi też dzisiaj widzieć różne akcje pomocy, które powstają, gdzie ludzie zaczynają od czegoś bardzo małego. Od adopcji dziecka niepełnosprawnego, po powstanie specjalistycznego ośrodka przyjmującego bardzo ciężkie przypadki osób leżących w domu, którymi opiekują się rodzice. Od ugotowania zupy w tygodniku powszechnym, po zupę na plantach, która jest dzisiaj już znaną akcją. Zaczynajmy od małych rzeczy. A czy one urosną, to już się o to nie kłopotajmy. Sama idea, jeżeli jest słuszna i jeżeli będą ludzie, którzy chcieli będą uczestniczyć w jej realizacji, na pewno się rozwinie.